Ziobro uderza w Facebooka. Mówi o cenzurze Zbigniew Ziobro w sprawie działań Facebooka wobec IPN. 200 tysięcy. Dzieci zostało brutalnie oderwanych od swoich matek, po to, aby podlegać germanizacji. Tymczasem Facebookowi te informacje się nie podobają i poddaje je cenzurze, powiedział Zbigniew Ziobro na specjalnej konferencji prasowej. 6 lutego Facebook zablokował anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej. Powodem był post sprzed 7 miesięcy dotyczący niemieckich planów germanizacji polskich dzieci. Zbigniew Ziobro ocenił działanie Facebooka jako bulwersujące. Niemcy dopuścili się wielu zbrodni przeciwko ludzkości, to są niepodważalne fakty, podkreślał minister, mówiąc m.in. o porwaniach polskich dzieci. Dla Facebooka prawda historyczna nie ma znaczenia. Facebookowi te informacje się nie podobają, kolejny raz je cenzuruje, mówił. Nie możemy się zgodzić na takie funkcjonowanie wielkich mediów społecznościowych na terenie Polski, które dopuszczają się skandalicznych manipulacji prawdą, dodał Ziobro. Chciałbym zaapelować o przyspieszenie prac nad ustawą o wolności mediów, wolności słowa w obszarze internetu, która została przygotowana przez ministra Kaletę w Ministerstwie Sprawiedliwości, dodał. Jednocześnie Ziobro skrytykował poranną wypowiedź rzecznika rządu Piotra Müllera, który, zdaniem Ziobro, mówił o prymacie rozwiązań europejskich przed polskimi rozwiązaniami. Minister wyraził nadzieję, że niedługo spotka się w tej sprawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Jestem przekonany, że premier podzieli nasz punkt widzenia, że Polska jest państwem suwerennym, że ma swój parlament, ma swojego prezydenta, rząd i ma też demokratyczne wybory i wyborców, którzy mają prawo oczekiwać, że to my, w ramach naszych suwerennych obowiązków, będziemy stać na straży praw i wolności Polaków, że nie będziemy uchylać się od regulowania tej materii, ale wspólnie, jako rząd Zjednoczonej Prawicy, przy poparciu sił opozycyjnych, przygotujemy rozwiązania, które zagwarantują wolność słowa w internecie, powiedział. Zablokowane konto. W poście, który został zablokowany, napisaliśmy o niemieckich planach germanizacji dzieci, odnosząc się do autentycznych dokumentów. Mimo zgłoszenia o zweryfikowanie decyzji, konto jest zablokowane od sobotniego przedpołudnia, wyjaśniają przedstawiciele IPN. W czasie II wojny światowej tylko w tak zwany Aktion Zamość Niemcy odebrali rodzicom 30 tysięcy dzieci, wywożąc je do obozów, w tym do specjalnego obozu w Łodzi i fabryk na terenie Niemiec. Oddawano je także niemieckim rodzinom do germanizacji. Zbrodnia ta, jedna z najokrutniejszych w czasie II wojny światowej, była sądzona podczas procesu norymberskiego. Symbolem tej akcji między innymi są losy Czesławy Kwoki, która wysiedlona z Zamojszczyzny trafiła do Auschwitz, gdzie została zabita zastrzykiem z fenolu. Miała 14 lat. Datowany na 15 maja 1940 rok, Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdenvölker im Osten, kilka myśli o traktowaniu obcoplemieńców na wschodzie, Heinricha Himmlera, to dokument, który mrozi krew w żyłach, zwłaszcza tam, gdzie traktuje o dzieciach.